szaleć więcej, nie mądrze niż nie pamięta. Napisał pan młody taki utwór, że on go napisał, jego słowa, jego aranżacja, a cały świat telepatycznie śpiewa, a to brzmi tak. Szła ci wyszła do ręce. Thank you.
profesora tu nie było. Ja nie będę bałamucił, bo profesor już powrócił. I się tak zastanawiają, z panią się tak namawiają. Przyszła Ciocia ta niedada, widzę, że się już powiada. Ale mnie to bardzo cieszy, ale pióra po nich grzeszy. O, ja patrzę, a ja czuję, drugi kapłan nasłuchuje. Sytuacją jest zamkniętą, chyba ciocia będzie święta. Nikt nie wyjścia, nikt nie bredzi, wujek już w kolejce siedzi. A ja śpiewam długi, długi, do spowiedzi będzie drugi. A za wujkiem tak niestety jeszcze siadły dwie kobiety. Jedna siostra, druga mama. Jedna siostra dobrze czyno, a ta druga pije wino. A druga to złożone, a jaja bo czerwone. Może pić co woli, wzięła się cioteczka, chyba Coca-Cola. Moja droga ciocio, na wypadek serki, ale to nie zdrowe, bo to są bąbelki. No i droga ciocie, jak się to poczuję, wypiję bąbelki, się zagazuję. Jakby w niebo wzięty, chyba jest gorąco, bo cały rozpięty. A ja, drogi wujku, będę się tym chlubił, przyszedł na wesele, a już trawa zgubił. Następny tu z gości, a z nim to nie żarty, był wite na luzie i siedział oparty. Teraz na mnie patrzy i się widzę dziwi, wujek znów się oprzyj, bo kręgosłup krzywi. Wujek prostuteńki, jaki teraz boski, jaka ta figura, drugi Pudzianowski. A wujek jest smutny, robi takie miny, położył na talerz troszeczkę wędliny. Drogi mój wujaszku, ale kurna chata, lepiej sobie to już dobra jest sabata. Drugi pan częstuje, no i o tym wiecie, pan nie ma wędliny, jest przy galarecie. Jaka jest kwaśniawa, profesorze mina, wcale się nie dziwię, bo tam jest cytryna. Wziął w ręce cytrynę, no i sami wiecie, zaraz w galaretę całą ją wygniecie. A ja wtedy jemu nisko się podoba.
nasyci cytryną, no i podasz do niej.